Okej, okay, cześć, witam na moim vlogu. Kolejny dzień, dzisiaj znów robimy akcję. To jest pierwszy dzień, na pierwszym dniu się najwięcej sprzedaje. Tu mam takie inne oświetlenie, bo jeszcze nie włączyłem tych wszystkich tutaj lamp. Mamy dzisiaj Content AI, czyli to już jest chyba piąta albo szósta edycja, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, szósta edycja. Szósta edycja Coaching AI i wcześniej zrobiliśmy nową akcję promocyjną, czyli grafika AI i wideo AI. I tam już zrobiliśmy powyżej 800 tysięcy. No a dzisiaj znów zaczynamy nową akcję. Czyli to, co Wam mówiłem bardzo często, jak osiągasz jakiś wynik raz w miesiącu, bo na przykład robisz jedną akcję, no to teraz kombinujesz, jak zrobić dwie akcje w miesiącu. I tego się nie da zrobić, jeżeli nie budujesz nowej listy, bo gdybym to robił na starych listach, na samym Instagramie, tak jak robi to większość osób, no to bym nie był w stanie tak często sprzedawać, bo po prostu skończyliby się ludzie, którzy mogliby kupować, więc cały czas zarabiamy, inwestujemy pieniądze w reklamę. Robiliśmy jedną akcję taką dużą w miesiącu, która przynosiła tam no powyżej miliona. Teraz chcemy zrobić dwie, żeby mieć 2 miliony. Tak to prosto działa. Zobaczymy, jakie będą efekty. Mamy jedną rzecz, która nam trochę obniży sprzedaż. Na razie nie będę mówił, bo sprawa cały czas w toku. No ale do przodu. Więc tutaj sobie przygotowuję miejsce. Czyli teraz muszę. O taką. Bo tutaj mam kamerę. Dobra, to teraz pracuję nad prezentacją. Muszę zrobić pakiet, żeby było w Webinar Jam link do zakupu, żeby był z pakietem, żeby był z wyceną. Co tam jeszcze? No, link muszę sprawdzić. Sprawdzić quiz. Takie małe rzeczy, trochę tak jak pilot, który musi sprawdzić wszystko w samolocie, żeby to zadziałało. Więc do zobaczenia po webinarze. Powiem Wam, jaki wynik i tak dalej. Cześć, dzisiaj kolejny webinar. Pokażę Wam wyniki, żeby Was zainspirować, żeby pobolewała jakaś część ciała niektórych. Proszę bardzo, i tu jest tak. Pyk, tu mamy od. Dobra, webinar. I proszę bardzo, kręcimy. I co parę sekund po 2000, czasami upsell wskakuje. Więc pewnie dzień się skończy na około 170 tysięcy. No już skończyłem serię webinar, Boże, serię, skończyłem pierwszy webinar w serii. No i zrobiliśmy tak, jak mówiłem na początku, wynik tam około 170 tysięcy, ale to jeszcze dojdzie. Nie było to znów 300 tysięcy czy 400, dlatego że nie wysłaliśmy też mailingu do naszej całej listy, dlatego że ta cała lista będzie zaproszona na niedzielę, bo jakby kończy nam się pierwsza akcja, która miała 5 dni z AI, ale nałożyło nam się jedna na drugą, więc no mniejsza z tym. Chodzi o to, że jakby nie wysłaliśmy całego mailingu, ale dzisiaj było 170 tysięcy, a nie na przykład 400, jak ostatnio, jak tydzień temu, bo w niedzielę jeszcze jakby jest końcówka tamtej akcji, więc tam jeszcze sobie dobijemy, więc suma będzie podobna. Tak mi się wydaje, więc jakby zrobienie to, co my robimy, to zadajemy sobie cały czas właściwe pytania, czyli jak zarobić więcej, jak osiągnąć lepsze efekty, jak być bardziej efektywnym w tym, co się robi w biznesie. Więc no, zadaliśmy sobie pytanie, skoro możemy zrobić jedną akcję taką, znaczy udało nam się zrobić jedną akcję, która była duża, no to wtedy powiedziałem, ok, to róbmy ją co miesiąc, nie? No i później już jakby to się stało u nas normą, no to pytanie, dobra, no to już to mamy wyćwiczone, to zadajemy sobie pytanie, czy możemy dodać kolejne salto, czyli czy możemy to robić 2 razy w miesiącu. W grudniu pewnie będzie ze 3 akcje, ale dlatego, że rok temu była akcja o wideo, która też fajnie zarobiła. No i później w styczniu znów 2 akcje, bo lecę na takie dwa rejsy na Karaiby katamaranem z Mirosławem Skwarkiem, więc też będę odpoczywał, ale jednocześnie będę mentorował. Chociaż no, jakby ja mam tak, że jak już gdzieś pójdę do jakiegoś towarzystwa, rzadko chodzę, bo cały czas, jak widzisz, jestem skoncentrowany na tym, co robię. Co zresztą też o tym często mówiłem. Jakoś mnie tak nie ciągnie do jakichś tam towarzyskich spraw. No i będę tam, i jak czasami gdzieś jestem, nie wiem, jakiś tam zdarza się jakieś wesele, jakaś, nie wiem, jakieś urodziny, to przeważnie jak ktoś wie, czym się zajmuje, no to zadaje mi pytania i zaczyna się rozmowa, i ja wtedy prowadzę w sumie webinar. Więc to jest problematyczne. No i ja płynę sobie na ten katamaranem, bo jest katamaranem, katamaran, bo jestem w sumie, stałem się chodzącym webinarem. To też jest takie ciekawe, że jak się pytacie czasami, jak to się stało, albo jak wyćwiczyć to, żeby tyle mieć gadanego na webinarze, żeby mówić z taką swobodą, no to trzeba tego powtórzyć
tysiące, więc ja tych webinarów miałem tysiące. Pamiętam, że jak jeszcze miałem kapelę i później grałem już zawodowo, bo grałem wesela, imprezy, inne rzeczy. I z tą kapelą dosyć długo grałem i myśmy się bardzo mocno zgrali. Jakby mi się też to przypomina, że jakby nieważne jest to, co robisz rok, ważne jest to, co robisz systematycznie 5-10 lat, bo wtedy osiągasz mistrzostwo. W tym sensie, że dla innych jest to, jak wy to robicie, a dla ciebie ty tego nie wytłumaczysz, ale to się dzieje przez to, że bardzo dużo tego robisz. Więc siłą jest robienie tego samego przez 10 lat, a ludzie robią coś przez tydzień, przez 2 dni i mówią, chyba mi to nie wychodzi. No jak ci ma wychodzić, jak robisz to dopiero tydzień? Ja na przykład jak robię TikToki i tam je szybko nagrywam, montuję, czasami na przykład już włączyłem ludzi na Zoomie, mam wyłączony dźwięk, czyli na przykład mam Zoom Academy Social Media, mam wyłączony dźwięk, kamerę, mam 5 minut i ja się muszę zmieścić w tych 5 minutach, żeby nagrać TikToka i go obrobić, a nie chcę zostawiać go na zasadzie, a to po skończonym webinarze, znaczy po mastermindzie go skończę, bo wiem, że się w te 5 minut wyrobię i mi się to przypomina tak jak mieliśmy w kapeli takie zgranie, że wiesz, no bez słów wiedzieliśmy, co mamy zagrać przez to, że to tyle tysięcy godzin no po prostu ryliśmy. I tak samo jest tu, jak nagrasz, ja chyba nagrałem ze 2,5 tysiąca, chyba już ponad TikToków, to zaczynasz to robić szybko i ja też o tym często mówiłem, że musisz robić szybko. Pamiętam, że jak jeszcze pracowałem w szkole, to było technikum, i tam no, różne rzeczy się robiło, ekwilibrystyka, na przykład pilnowało się uczniów na, no bo taka jest praca w szkole, że pilnujesz na maturze, pilnujesz na egzaminach zawodowych. I pamiętam, że rzucono mnie, i to jeszcze jakoś było w wakacje, znaczy tak czerwiec, nie? Rzucono mnie na egzamin technikum żywienia, nie? I oni tam mieli coś gotować. I ja tak patrzę, Jezu, jak oni, i to wiesz, no, przypomina mi się, że w kuchni to wszystko wiesz, fruwa. Powoli. Jednego pomidorka ukroił, drugiego, ja się myślę. To przecież jak on pójdzie gdzieś do roboty, no i to większość tak ma, tam ogólnie, wiesz, to są tak zwane ruchy, nie? Jak ktoś jest szybki, no to wiesz, że wow, hop, bu, bu, bu. Ja kiedyś pamiętam, oglądałem film o tym dyrektorze Ryanaira, nie? To tam ten w ogóle dziennikarz to za nim nie nadążał, bo on tam, wiesz, cały czas w pędzie. No i tak się ma, jak ktoś jest energiczny, ktoś zarabia pieniądze, jak ja sobie policzę, że już mam taki nowy wskaźnik, ile zarabiam w minutę na webinarze i to jest na przykład 3000 na minutę, bo tam jak jest 450 tysięcy na webinarze, no to wychodzi gdzieś około 3900 na minutę zarabiasz, jak robisz webinar. No to zobacz, jak później cenisz każdą minutę swojego życia, nie? I dlatego ci ludzie bogaci, tak, zapieprzają często, szybko, wiesz, wszystko bullshit, tam nie mów, masz 3 minuty, jak nie powiesz w 3 minuty, bądź szybki, won, wypadł z mojego baru. Mówią, że Bill Gates, wiesz, on tam robi 5-minutowe spotkania. No jakie ma robić spotkania, jak nie 5-minutowe? Ja bym robił 2-minutowe. Jak koleś jest wart miliardy, to jego minuta to jest, nie wiem, 10 milionów, tak? Więc jak ktoś jest wart miliardy i jego czas, no to on tak szanuje każdą sekundę, więc no nie przyjdziesz na niego, dzień dobry panie Gates, porozmawiamy sobie, mam mnóstwo czasu, ogólnie zarabiam mało, więc mogę trwonić sobie swój czas. Oczywiście, powiecie, że to jest chore, żeby tak przeliczać swoją godzinę czasu pracy i w ogóle, wow, jak ktoś ma mniej wartą godzinę, to jest mniej warty. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że do takich wniosków dochodzisz, jak zaczynasz być produktywny. O to mi chodzi. Myślę, że, znaczy ja wierzę w to, pamiętam, że kiedyś jeszcze przed wejściem w dorosłe życie, gdzie tylko w sumie grałem wesela, skończyłem studia, grałem sobie wesela, w sobotę zarobiłem tyle, gdzie mój tata musiał na to pracować miesiąc, albo tam pół miesiąca i ja sobie prowadziłem ogród. Miałem ogród, mieliśmy kawałek ziemi i w ogóle w wakacje, to było moje hobby, wracałem sobie z wesela tam w niedzielę i ja sobie prowadziłem ogród. Grałem sobie na gitarze i w ogóle cieszyłem się życiem i prowadziłem sobie ogród i to było fenomenalne. Ten ogród to mi się śnił, bo mój dziadek miał ogród, ja miałem ogród i to jest piękna sprawa. Tylko, że w momencie, kiedy wchodzisz na okej, to coś będę osiągał, czyli wchodzisz na ten poziom, no to wtedy inaczej patrzysz na swój czas. I ja, jakby żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że ktoś, kto nie ma pieniędzy, jest nieszczęśliwy, bo można być średnio zamożnym, i na pewno są tacy ludzie, którzy są pogodzeni z tym wszystkim i jakby pieniądze nie są wszystkim, ale jak już wchodzisz w biznes i ja sobie wszedłem w tą grę, no to tutaj wynikiem są finanse, nie? I ja lubię się napracować i później sobie odpoczywać,
ale mieć świadomość, że się narobiłem i czuję tu frajdę z odpoczynku. I ja pamiętam właśnie zawsze w dzieciństwie, jak gdzieś tam później pracowałem w jakiejś masarni, żeby zarobić na gitarę i wykonywałem jakieś prace, to pamiętam, że lubiłem się narobić, nienawidziłem tego, co robię na przykład, jakiejś ciężkiej pracy fizycznej, ale myślenie o tym, że za chwilę sobie pójdę i odpocznę, to był fenomen, nie? Jakby to, ten smak tego odpoczynku po ciężkiej pracy jest całkowicie wybawiający człowieka. A ktoś, kto tylko odpoczywa, czyli w sumie nie ma żadnego celu, nie wymaga od siebie wiele, jest taką ciepłą kluchą. I ani on nie jest zadowolony z tego, że ma dużo czasu, często wpada w jakieś stany smutno-depresyjno jakieś tam, bo nie ma tego kontrastu, bo człowiek ma frajdę z tego, jak napracuje się, narobi, ma satysfakcję. Zresztą, dlaczego nam się wydzielają endorfiny w momencie, kiedy biegamy, ruszamy się? Dlatego, że od tego zależy nasze przetrwanie. To, co często tobie mówię. Mózg nie jest od myślenia. Mózg jest od przeżycia. I w momencie, kiedy biegasz, dlatego dostajesz nagrodę w postaci endorfin, dobrego humoru, bo ruch to życie. I teraz osoba, która wstaje o 10, jakiś młody człowiek, włącza sobie tam grę, sobie w nią pogra, wypije sobie jakiś tam napój energetyczny, leży później przed telewizorem, nie widzi żadnego postępu, ani on się napracuje, ani on odpocznie, bo nie ma po czym odpoczywać, no to nie ma wyrzutów tych endorfin, bo on nie ma ruchu, nie rusza się, nie tworzy czegoś, nie ma sensu życia. No i dlatego wpada w te różne stany. No i tak to widzę, nie? Więc jakby to nie jest tak, że musisz mieć mnóstwo pieniędzy, żeby czuć się szczęśliwym. Ja po prostu, u mnie pieniądze są efektem ubocznym. To, że za chwilę będę nagrywał kurs, że nagrywam vloga, to jest dla mnie ta frajda z tego, że mogę się dzielić wiedzą, że mogę być potrzebny, że mogę dawać ludziom wartość. I przez przypadek to zarabia coraz więcej pieniędzy jakby bocznym torem. Czyli jak się skupisz tylko na zarabianiu kasy, bez dawania tej wartości, często jest trudno. A szczególnie jak ktoś mówi, nie, nic nie mam, nic nie umiem, jesteś ostatnią deską ratunku, chcę szybko zarobić pieniądze. No to pewnie są takie metody, ale ja takich szybkich bardzo nie znam, nie? Więc pewnie bym chodził, pukał do drzwi i chciałbym, nie wiem, skopać im ogródek. To jest może szybki sposób, ale to jest ta wartość. Czyli jakby to dążenie do pieniędzy to jest dążenie do efektów, mierzalnych efektów, podnoszenie sobie poprzeczek. Sprawdźmy, co by było, jakby były dwie kampanie. I to mi daje frajdę. To jest takie ściganie się, jak ktoś uprawia sport i tak dalej. Być może za rok będę miał fazę na coś innego. Będę chciał sobie tylko odpoczywać, ale nie sądzę. Więc można być jak najbardziej... Znaczy, po pierwsze, szczęście nie można ocenić. Ja nie mogę ocenić czyjegoś szczęście, więc każdy jakby wie, jak się z tym czuje. I dla mnie najbardziej takim sprawiedliwym podejściem jest to, że ktoś wie, co ma. Ja mu nie wnikam i też, żeby mi nie wnikali. I ta osoba wie, jak ona się czuje, czy jest szczera wobec siebie, że ona naprawdę ma tą satysfakcję. Problemem jest to, że jak ktoś chce czegoś więcej, ma jakieś większe wymagania albo oczekiwania od świata, ale nic z tym nie robi, to jest problem. Ale nie to, że ktoś ci narzuca, hej, ty zarabiasz pieniądze, to nie jesteś szczęśliwy, nie? Bo tak często ludzie piszą w komentarzach, co oczywiście psychologicznie wynika z bardzo prostej zasady, czyli racjonalizacji. Nie? Ostatnio mi się wyświetliła jakiś short, gdzie Polka jakaś mówiła, jak ona to osiągnęła, że jest taka szczupła. Nie? Ja byłem pewien, że w komentarzach zaraz jej napiszą rzeczy w stylu. Wcale nie jesteś taka szczupła. Jesteś szczupła, ale to źle wygląda. Mi to się w ogóle nie podoba. Albo słuchaj, dieta keto, bo ona powiedziała, że to przez keto. Dieta keto jest nie wiem, zła dla tej osoby, więc ludzie przez zazdrość zaczynają mówić, a ja bym w ogóle tak nie chciał, nie? Jak widzą, że ktoś zarabia pieniądze, to pieniądze szczęścia nie dają, coś tam. I dlatego zdanie innych w ogóle nie ma znaczenia. Więc ty decydujesz, co cię uszczęśliwia. Jakoż wyszła tutaj nam pogadanka. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach vloga. Cześć!